Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Podsumowanie lekcji trzeciej. Człowiek dziełem Boga. Tekst pamięciowy. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On uczynił nas, a nie my samych siebie. Psalm 100, werset 3. Najwyższy, niech imię Jego będzie błogosławione, stworzył ludzkość na swój obraz, ale grzech obraz ten wypaczył. Boży plan ma na celu odnowienie tego obrazu. Dla osób, które studiują Pismo Święte, jest, bym powiedział, najważniejsze w zrozumieniu Słowa Bożego i w dobrym rozpoczęciu studiowania Słowa Bożego i przyjmowania Bożej nauki i zrozumienia Bożego natchnienia jest pierwszy rozdział Pisma Świętego. Rozdział ten mówi o stworzeniu świata i człowieka. Rozdział ten chyba jest jednym z najbardziej atakowanych rozdziałów Pisma Świętego przez ludzi, przez ich wymysły, przez naukę. Oczywiście ataki te mają swoje źródło. Źródłem tym jest przeciwnik Boga, szatan, który stara się zamazać w człowieku prawdę. Stara się ze wszystkich stron odwrócić od objawienia Bożego, a zwrócić ludzi do samych siebie. Jeżeli my, studiując Pismo Święte, będziemy rozważali te wersety, pierwsze wersety Pisma Świętego, i w pewnym momencie stwierdzimy w ten sposób: och, to nie jest tak, jak tu jest. To powinno być inaczej. Z całym szacunkiem dla wszystkich słuchaczy, wówczas należałoby przeczytać sobie pierwszy list Jana, 5 rozdział i werset od 9 do 12. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boże, że złożył świadectwo o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Porównując wypowiedź apostoła Jana, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, z naszym, byśmy powiedzieli, fałszywym poglądem na temat stworzenia i obrazu stworzenia świata i stworzenia człowieka, który w nas mógł się wytworzyć, to może jeżeli mówimy, że nie jest tak jak w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, to wówczas czynimy Boga kłamcą. Zaczynamy wierzyć w moją własną teorię, zaczynamy wierzyć w teorię ludzką, przyjmujemy świadectwo ludzkie, przyjmujemy ich teorię jako prawdziwe, a Boże jako nieprawdziwe, czynimy Boga kłamcą. Jest to bardzo poważny zarzut. Jednym z najbezpieczniejszych podejść człowieka, który wierzy w Boga, jest uwierzenie w to.
co jest napisane. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pierwszy werset i najważniejszy. Jeżeli nie uwierzysz w ten pierwszy werset, będziesz miał zawsze problemy. Zawsze problemy. To wówczas jesteś pod wpływem złego. Jeżeli uwierzysz, że początek jest w wielkim wybuchu, czynisz Boga kłamcą. Nie wierzysz w to, co tu jest zapisane. Ja wierzę w to, co jest w tej księdze i w tym pierwszym rozdziale. Wierzę bezwarunkowo, że tak jak jest zapisane, tak było. Bóg podał prawdę. Nie nauka ma rację, nie jacyś teologowie, jakieś kościoły, ale tak jak jest zapisane w Biblii. A przede wszystkim, że Bóg w szóstym dniu, stwarzając niebo i ziemię, postanowił uczynić człowieka na obraz swój, podobnego do Boga, aby panował nad rybami, ptactwem, bydłem, nad całą ziemią, nad płazą. I Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę. To są fundamentalne zasady. Człowiek nie jest tworem ewolucji, człowiek nie jest tworem doboru naturalnego, człowiek nie jest tworem wielkiego wybuchu, przypadku. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Chociaż ten obraz i podobieństwo Boże bardzo się zatarło, zamazało, ale to podobieństwo Boże zatarło się z powodu szatana, z powodu usłuchania szatana, że człowiek zamiast wierzyć Bogu, uwierzył szatanowi. Uznał Boga za kłamcę. Szatan powiedział kobiecie, na pewno nie umrzesz. Bóg powiedział, umrzesz. Szatan powiedział, nie umrzesz. Komu człowiek uwierzył? Szatanowi. Czyli Boga uznał za kłamcę. Bóg kłamie, a szatan mówi prawdę. I tak na przestrzeni historii całego świata toczy się walka. My, stojąc w centrum wielkiego boju, kogo mamy słuchać? Szatana czy Boga? Jeżeli słuchamy Boga, to uważamy, że szatan kłamie. Jeżeli słuchamy szatana, to uważamy, że Bóg kłamie. Jakie są konsekwencje słuchania Boga, a słuchania szatana? Kiedy słuchamy Boga, Bóg daje nam życie. Bóg chce, abyśmy żyli wiecznie. A słuchając szatana, co nam daje szatan? Okrucieństwo, cierpienie, śmierć, ból. To wszystko spada na człowieka. Bóg chce odnowić swój obraz w człowieku. Chce, aby człowiek na nowo się narodził. Narodził się z Boga, na obraz Boży, na nowo. Na obraz swojego Syna Jednorodzonego. Aby stał się nowym człowiekiem. Bóg chce współpracować z człowiekiem, pomóc mu w osiągnięciu odnowy duchowej, cielesnej, aby stać się podobnym. Bóg daje wszelkiego rodzaju narzędzia do tego, daje Ducha swojego Świętego, pomaga w człowiekowi
aby osiągnął na nowo tę harmonię. Tak więc zapewne okazujemy to, że nosimy obraz Pana poprzez miłość do Niego, oddanie Mu i wierność wobec Niego, jak również poprzez właściwy sposób traktowania bliźnich. Stworzenie na obraz Boga, cokolwiek więcej jeszcze oznacza, z pewnością jest wyraźnie w działaniu. To, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga i odnawiamy ten obraz Boży, to jest działanie bardzo aktywne. To jest działanie, które ma współpracować z Bogiem, pomagać Mu w osiągnięciu nowego obrazu Bożego. Niech nam Pan Bóg w tym wszystkim dopomoże. Amen.